Cześć! Witajcie w Detailingowy Dziadzia. Dzisiaj ze mną Enzo i Dejronik w bardzo fajnej buteleczce, którą zaciągnęło i tak już zostało. I nie wróciła już do swojego pierwotnego kształtu, co jest bardzo wkurzające. Znaczy, wygląda to nieładnie. Oczywiście w niczym to nie przeszkadza, ale wygląda to nieładnie. Kolejna rzecz to jest atomizer, który sobie nie radzi z tym produktem. Tak pluje takim glutem, taką wąską ściechą. Ja nie lubię tych atomizerów przy takich butelkach. Strasznie nieporęcznie mi się ich trzyma. Niby tu jednym palcem. Bardzo niefajnie. Ja nie lubię. Nie przepadam. Zmieniłem sobie na inną butelkę z innym atomizerem i tu już jest poezja. I ten atomizer na przykład rozpyla go rewelacyjnie. Co oczywiście nie zmienia działania tego produktu. Nie jest wcale mocniejszy, ani nie jest słabszy. Po prostu lepsza mgła, czyli oszczędniej. Tu tego nie mamy. Co do zapachu, właśnie zapach tego produktu jest bardzo ciekawy. Ogórkowy moim zdaniem, taki coś innego, naprawdę super. Dla mnie ogórek, z butli przebija się jajco, ale gdy go zaaplikujesz na felgę, czuć tylko tego ogóra, więc nie męczy. Ręce przy nim śmierdzi, ten naprawdę zapach ma bardzo fajny. Co do wybierania, wybielania lotnej rdzy. Do wybierania lotnej rdzy, słuchaj, no rewelacji nie ma. Mnie nie powalił na nogi ten produkt. Tak naprawdę urzekł mi tylko zapachem. I to jest wszystko. RRC moim zdaniem zrobiło to dużo lepiej. Dłużej poleży. Fajniej się rozprowadza. Także tutaj tylko i wyłącznie zapach. Poza tym bez rewelacji. Tak go troszeczkę, wiesz co, porównuję go. Może nie jest aż tak gęsty do Rednoxa, który też moim zdaniem nie jest jakimś achem i ochem. Tak troszeczkę do Rednoxa, z tym, że ten jest bardziej płynny i ładniej pachnie. Ładniej? No chociaż Rednox też fajnie pachnie takimi migdałami. Ale takie zbliżone działanie dla mnie no bez rewelacji. Osobiście kolejny raz go na pewno nie kupię. Wykorzystam ten, co mam. Będę się nim bawił. Tam zostało jeszcze chyba połowę tej butli, więc na coś go tam wytrzaskam i to będzie chyba cała historia z tym Dejronem, jeżeli chodzi o Enzo. Moją opinię już znasz. Dzięki za wytrwanie do końca. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!